Siemaneczko, z tej strony MTX i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj poradnik, czyli jak zainstalować Crystal Launcher. Zapraszam do oglądania. Już na początku tego filmu chciałem Cię serdecznie zaprosić do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia łapeczki w górę. To Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. I dzisiaj tematyką filmu jest, że pokazuję Wam, jak zainstalować, jak pobrać, skąd pobrać Crystal Launcher. Pewnie niektórzy się zastanawiają, do czego to służy. Służy to niemniejszym do grania na przykład w Minecrafta. Ogólnie link do całego tego, do tej strony będziecie mieli w opisie, pierwszy link. I co? Gdy wejdziecie sobie w ten link, oczywiście tutaj pyk, wyświetli Wam się takie coś. I co tutaj trzeba klikać? Klikamy Download Laster Version i tutaj wybieramy sobie Download Exe Standard Race. Tutaj macie Test Race. Ja preferuję Standard Race, ponieważ nie wiem, do czego to drugie służy. Więc po prostu bierzemy Download Exe Standard Race, przepraszam. Klik. I teraz przekierowuje nas tutaj. Musimy kliknąć Allow. Tu zezwól i teraz czekamy i klikamy po prostu skip and i teraz znowu nas tu przekierowuje, czekamy. Jak widzicie, teraz sobie wybieramy, gdzie to ma nam się zapisać, więc zapisz. Jak widzicie, mi się już pobrało. I później klikamy tam, gdzie się pobrało. Ja teraz robię krótkie cięcie, ponieważ tam muszę po prostu muszę tam coś ukryć, bo nie chcę tego, żeby to było po prostu na filmie, więc zaraz się widzimy. Jeżeli już jesteśmy w tym folderze, co nam się pobrało, to po prostu klikamy i wybieramy sobie język English, polski, oczywiście polski. Klikamy OK. Opcje zaawansowane, no to tutaj sobie wybierać po prostu, gdzie wam mam się to zainstalować, cały ta ścieżka launchera. Tutaj no preferuję przeprowadzić czystą instalację, bo ja to brałem. Tutaj tego lepiej nie bierzcie, to nie, tego nie. No i później bierzemy po prostu instaluj. Ja oczywiście tego nie będę robił, no bo ja już to mam. Więc no później instaluj i tam później Wam się odtworzy i później tam otwórz, później tam musicie się, coś tam będzie Wam się później jeszcze instalowało, tam doinstalowało, pobierało, tym się nie przejmujcie. No i po wszystkim Wam później będziecie mieli albo gotowe, albo zakończ, albo coś będziecie na pewno mieli. Ja tego oczywiście no nie będę robił, no bo ja już to mam i nie chcę, żeby mi się coś zepsuło czy coś, więc jeśli po tym wszystkim już wszystko zainstalujecie, jak już mamy zainstalowane, to po prostu otwieramy sobie naszego krystala. Tamtym się nie przejmujcie, bo to zawsze będzie tam sprawdzanie aktualizacji. Tu oczywiście będzie się ten, tym się nie przejmujemy. Tu nam się po prostu to otwiera i już. I Wy możecie, jeżeli macie konto, no to będziecie mieli zaloguj albo tam dodaj, a jeśli ktoś nie będzie miał, to będzie musiał sobie utworzyć. Jeżeli już wszystko macie, ja ogólnie aktualnie mam, jeśli chcecie, no to możecie mnie dodać, macie nazwę MTX Official i po prostu bierzemy zaloguj i już mamy Crystal Launchera. To oczywiście możemy sobie też wybierać wersję Minecrafta, jaką chcemy. To też wspomnę, tu też będzie aktualizowane, więc tym się nie przejmujecie. Jeśli sobie na przykład no, wybierzecie, ja na przykład wezmę na przykład, nie wiem, no na przykład no, będzie ta, niech będzie ta najnowsza, później bierzecie zatwierdź i bierzecie po prostu graj i już Wam się otwiera Minecraft. Więc jeśli Wam się materiał spodoba, pomogłem Wam w jakimś sensie, to się cieszę i co? W tym materiale to wszystko. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie na Discorda, Instagrama i co? Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.